rzeczy, które wam dzisiaj pokażę, już nie istnieją! Na serio! Chciałbym, żeby istniały, ale już nie istnieją, także można je nazwać takimi starożytnymi artefaktami! Co? Jakby co? Rozpoczynając od najstarszych wersji Minecrafta, sprawdzimy dzisiaj... co jest? O nie, nie mogę twarzą do was się odwrócić, dlaczego? To będę tyłem, sorry... O, ej, da się! Czekajcie, co jest? Dobra, lecimy z tym koksem! Sprawdzimy dzisiaj najbardziej odjechane błędy, które przez te wszystkie lata nawiedziły Minecrafta! Wow, dobra, to będą wygląda... odjechanie. Można było włączyć tutorial kiedyś w Minecrafcie, naprawdę? Okej, nie wnikam, stwórzmy jakiś świat. W ogóle wiedzieliście, że w starych wersjach Minecrafta można było stworzyć tylko 5 światów? To nie ma sensu, ale nie wnikam, lecimy z tym koksem. Proszę pustynia, proszę pustynia, proszę pustynia, nie! Dajcie mi pustynię. Niestety do pierwszego triku potrzebuję kaktusów. O, trzcina cukrowa, w ogóle jak ona wygląda? Cały ten Minecraft jest odjechany, kurde, pele, ile to się pozmieniało? O, dzień dobry, da się kopać bloki? Da się kopać bloki, to się nie pozmieniało? Dobra, żalpel, nie ma żadnej pustyni, elo. Próba numer 2. Trzymajcie kciuki. Serio? W tych wersjach był śnieg? Śnieg był, ale pustyni nie, bo po co? Dobra, słuchajcie, plan jest taki. Stawiacie teraz łapkę w górę. Jeśli będzie 5 łapek w górę, no tym świecie musi być kaktus, proszę. Sprawdźmy więc, czy zostawiliście te łapki. Tak, zrobiliście to, dzięki. Wow, co to w ogóle za dźwięk, ej. Stary dźwięk. O, ubieranie, czujcie to? Tak to kiedyś brzmiało, ej. Dobra, nie chcę umrzeć, spokojnie. Dobra, mamy kaktusy, jeszcze drewno. Słuchajcie, bo sprawa jest ważna. Pierwszym trikiem, jaki sprawdzimy, jest nieskończona farma drzwi. Tak, doskonale wiem, że wszyscy tutaj jesteście fanami drzwi, a przynajmniej nie wiem, czy jesteś tego świadomy, ale każda osoba z subem na moim kanale należy do klubu fanów drzwi. Dobra, czas sprawdzić, czy w craftingu drzwi się coś zmieniło. Hop, 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 hop. Nic. Nadal są tak samo piękne. Dobra, więc tak, legenda głosi, że jeśli postawimy kaktusa i obok kaktusa postawimy drzwi, to te drzwi się... zduplikują. Dobra, tego nie przewidziałem. Ale przepraszam bardzo, co to się stało? Czy z tego wypadną drugie drzwi, proszę? Nie, no jak to nie? Ja coś chyba robię nie tak. Problem jest taki, że to nie duplikuje drzwi, tylko robi jakiegoś jeszcze innego baga. O co w tym chodzi? Dlaczego te drzwi nie są w powietrzu? Jakie to jest w ogóle wspaniałe, nie? Wygląda jakiś taki niewyrośnięty trapdoor. Tyle, że nie działa, to nie ma żadnych funkcji. Ha, o, ej, zniknęło. Nie wnikam. Ej, dobra, to było chyba tak, co nie? O, tak! Mam dwie pary drzwi. Co się stało? I teraz co? I teraz mam trzy! O kurde, pele, to działa! To nie jest fake, to jest w 100% prawdziwy sposób na stworzenie nieskończonej farmy drzwi, czyli najlepszego bloku, jaki istnieje w Minecrafcie. Wow! Wspaniale, naprawdę jestem z siebie dumny. Mogę teraz zrobić sobie domek cały z drzwi. Tu będą jedne drzwi, tu będą drugie, tu będzie trzecia ściana, czwarta ściana, piąta, brakuje jednej, ale co z tego, tu będzie wejście. Mam cały domek zbudowany z drzwi, a chcę używać jako wejścia pustej ściany, co? To nie ma sensu, jak w sumie wszystko na moim kanale, także chyba do tego się przyzwyczailiście. Ale jak mamy już nieskończoną farmę drzwi, to jesteśmy szczęśliwi ludźmi, wszyscy o tym wiemy, ale spróbujmy czegoś, w co akurat sam nie wierzę. Farba z drzwi z kaktusami miała w ogóle jakiś sens, miała ręce i nogi, co nie? Ale ogólnie taki fun fact, jak postawicie łódkę i ją zniszczycie, to nie dostaniecie łódki, tylko jakieś niepotrzebne itemy, z których nawet nie możecie zrobić łódki. Chyba to były 3 drewna i 2 patyki, co ja z tego zrobię? No bida, no nie opłacało się łódek tworzyć, no bo kurde, biorę 3 drewna na patyki, no co z tym zrobić, no? Chwilo, w co najwyżej już mnie nie stać, no? Jednak nie wiem, czy wiecie, ale w dawnych minecraftowych czasach używało się łódki nie do tego, aby zmarnować drewno, a do tego, żeby stworzyć nieskończoną farmę drewna. Trzeba mieć tylko trochę kaktusów i przy okazji nie umrzeć i nie wpaść do jakiejś wielkiej zgliczowanej dziury, która jest po drodze. Ten Minecraft był dziwny. Dobra, dobra, patrzcie teraz na to. Hop, hop, hop i hop. Tak, dało się stawiać kaktusy zaraz obok bloku, ale co się z nimi dzieje? Okej, obiecałem, że nie będę zadawał pytań, także no, przepraszam najboskiej. Może jeszcze nie wygląda, ale właśnie to jest jedna z najważniejszych farm, jakie można było zbudować kiedyś. Ej, kaktusy, co jest z wami? Zepsułem kaktusy, o nie! To chyba było trochę inaczej, sekundę. Dobra, teraz musi działać. Były drobne błędy techniczne, ale wszystko już jest super. Patrzcie na to uważnie. Kładziemy łódkę i co? I... O kurde! Tego drewna wylatuje ile? Ledwo było mi stać na jedną łódkę, a teraz mogę zrobić aż dwie. Ale spokojnie, spokojnie, z dwóch łódek mogę zrobić sobie 26 drewna. Tak właśnie działała nieskończona farma drewna. Jak to sobie przynajmniej były do czegoś przydatne, co nie? Jeszcze więcej dawać, ile wlezie. To jest najwspanialsza maszyna wszechczasów. Nie trzeba się nawet ruszać z domu, żeby zdobyć drewno, a to jest takie nudne. Serio, zdobywanie drewna to jest najnudniejsza czynność, jaka istnieje w tej grze. A jeszcze nudniejszy jest stary crafting, w którym muszę to wszystko po kolei klikać. Bo nie mogę sobie normalnie przeciągnąć. Nie, no to by było za dużo, no. Muszę klikać po kolei każdej i teraz też nie mogę kliknąć shifta i normalnie mieć wszystkie łódki. Nie, oczywiście, że nie. Muszę każdą po kolei i pojedynczo zbierać do ekwipunku. Życie nigdy nie było ciekawsze. O nie, no co jest? A, coś zapadnie, kompletny zmrok, potrzebuję więcej drewna. Normalnie to bym się tak nie spieszył, ale potrzebuję go do kolejnego glitcha. Dawać drewno, proszę. O, dobra, udało się. I z jednej łódki zrobiliśmy prawie 3 staki drewna. Ale teraz to ja tu nic nie widzę, mogę zrobić łóżko. Proszę, dajcie mi łóżko, proszę, dajcie mi łóżko. Co? Aha, w tej wersji nie było.
było! Łóżek! Nie, no to jest jakiś żart! Creeper, creeper, widzę go! Nie! Spadaj stąd! Nie! Aha! W sensie to było do przewidzenia, nie? Ja nie wiem, gdzie teraz jestem. Pomocy, czemu by się to musiało stać? Nie wiem, czy co, ja nie mam siły. Ja nie będę w tym Minecraftzie spędzał ani jednej nocy. Ja chcę, żeby był dzień! Dzień jest miło, nic nie chce się zabić. Jest stara tekstura gravela, która wygląda jak andezyt. Wow, ten Minecraft kiedyś był serio odjechany. Sprawa jest prosta, potrzebuję jakichś bloków, ale czy nie będę kopiował za pomocą jakiejś kopiowarki, czy normalnie je wykopię, to nie ma znaczenia. A, w tej wersji nie ma nawet sprinta. Dobra, tyle drewna powinno wystarczyć, bo naszym zadaniem jest jedno. Musimy dostać się na sam szczyt mapy. Ale nie taki szczyt, jak myślicie, bo w tej wersji był on serio nisko. Teraz to można budować, kiedyś to nie było takich przywilejów. Uwaga, kratka numer... Nie mam pojęcia ile. Wyżej się nie da, to jest koniec. No i co, z tym czymś wiąże się pewna magiczna rzecz. Będziemy mogli kopiować itemy. Przynajmniej taki jest plan, także trzymajcie kciuki. A do kopiowania itemów potrzebna nam jest tylko i wyłącznie tabliczka. Naprawdę tylko tabliczka, to jest serio wszystko. No i oczywiście przydałyby się jakieś itemy, które w ogóle chcemy skopiować. Także weźmy sobie skrzyneczkę piękną, połóżmy ją tutaj. Wow, ta skrzynka jest w pełnym bloku, a nie tak jak teraz ma jakieś takie drobne odstępy pomiędzy pełnym blokiem. No wiecie, o co mi chodzi, nie? Ja już się plątam, nie, ja już nie umiem tłumaczyć nic. Ty, ej, skrzynka się nie otwierała w ogóle. Do niej się zaglądało, ale ona jest zamknięta jak była. Wspaniały był ten Minecraft. No i sprawa wygląda następująco. Naszym zadaniem będzie skopiowanie tych dwóch niesamowitych sadzonek. Tak, jak kopiować to po całości, nie? I teraz uwaga, najtrudniejsza część. Jakie temy są w skrzynce? Klikamy escape, żeby świat zapisał. Już się chyba zapisał, powinno być git. Kradniemy je szybko ze skrzynki i uwaga! Kładziemy w tym miejscu, na granicy świata, tabliczkę, która ma za zadanie skraszować naszą grę. O, idealnie. Tak, jakbyście pytali, to tabliczka naprawdę kraszowała grę. No, jakby, no, Minecraft, nie? Ta gra jest pełna jakichś dziwnych rozwiązań. Przepraszam, a jak to teraz włączyć? Okej, który to był świat? Ten ostatni, nie? Kurde, trzymajcie kciuki, bo jak tam wejdę, to powinny mieć itemy nie tylko w ekwipunku, ale również powinny być w tej skrzynce. Działa! Oj, jacie, to coś jest niesamowite. Tym razem cztery. Mamy cztery sezonki, co nie? Kładę je do środka, kładę też drewno, kładę patyki, kładę wszystko, co mam. Chodzimy na escape'a, świat się zapisuje, idealnie, wracamy do gry, pasuje, kradniemy te itemy i znowu pakujemy wszystko jedną tabliczką. O nie, jakie to jest wspaniałe. I teraz co, to jest ostateczny? W ekwipunku mamy, a w skrzynce też są. O, nie wierzę. Totalnie nie wiedziałem, że ten sposób był taki epicki. Wybitny, po prostu wybitny, a teraz umrzyjmy jak na każdym odcinku. Wspaniale, dziękuję bardzo, to już druga śmierć, co to jest w ogóle? Mój score to jest IS0. Co? Nie wnikam. Za to, jeśli już o kopiowaniu mowa, przenieśmy się do wersji Old Beta 1.8. Znaczy, to jest B1.8. Ja nie wiem czemu, ale to chyba to, nie? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Cały ten odcinek to jest metoda prób i błędów. Lol, mam jakieś tekstur paka, dors pak, co? Te drzwi mnie prześladują. Stwórzmy więc sobie wspaniały świat. Dosłownie wspaniały świat, bo to miałem na myśli. O kurde, Bel, tu można było coś zmieniać, już można było seed sobie dać. Ty na bogato, ten Minecraft to już był prawdziwy Minecraft. I mamy to dzień dobry. Huhu. Ale tu jest nadal dziwnie, niby normalnie, ale nadal... O nie, 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 jeszcze raz nie. Co to jest? Ja pamiętam to menu. I nawet pamiętam, jak ludzie się kłócili, jak dodali to nowe menu, które jest teraz, że to już nie jest to samo, że to już nie jest ten sam Minecraft. To było prawdziwe menu, a nie to, co teraz. O, ale podjarka. No i sprawa ogólnie tym razem nie jest trudna. Potrzebujemy dwóch rzeczy. Znaczy w sumie więcej niż dwóch, potrzebujemy pięciu rzeczy. Dwóch pistonów i trochę tam redstone'owych pierdół. Ale tym razem już nie będzie tak prosto, bo musimy zbudować cały redstone'owy mechanizm, który... No wow. Tak wyglądały jakieś mechanizmy, serio? Czemu to się nie łączy? Czemu to jedno z drugim nie ma połączenia? Przepraszam, co jest z tym redstone'em, nie tak? Okej, nie pytam, ja to po prostu staję bez komentarza. Działa, działa. Teraz tak, jeden lepki piston tutaj, drugi zwykły piston tutaj. I zadaniem tej niesamowicie hałasującej maszyny jest kopiowanie wszystkich bloków, jakie tylko sobie wymarzymy. Czyli na przykład diaksów, no bo jakby jak kopiować to na grubo, nie? Stawiamy blok tutaj i uwaga! Znaczy, co? Chwilę? Panie kopiarko itemów, co jest z tobą? Czemu nie działasz? Halo! Okej, jest mi trochę smutno, powinno to działać na tej wersji. Jest jeszcze opcja, że pistony powinny być odwrotnie, niech będzie. Dawaj, dawaj, kopiuj! Nie rób takich rzeczy, tylko kopiuj! Ja już próbuję każdego wariantu, ale to po prostu nie działa. Jak to tak może być, że w Minecrafcie naprawili największy bug, jaki istniał kiedykolwiek w tej grze? Nie działa, no powinno kopiować, a nic! Ej, co to? Ej, gościu! Skąd on przyszedł? Co jest z tobą nie tak? Jestem na creative! Czemu on wydawał dźwięki zombiaka? Czy
Hero Brain istnieje. To była najdziwniejsza rzecz, którą widziałem w ciągu ostatniego miesiąca. Szkoda tylko, że to nie była kopiowarka, bo to by było też dziwne, ale nie działa. Smutno mi, bardzo mi smutno. Tym razem F5 już nie działa. Ja nie wiem, co oni robią z tym Minecraftem. Raz działa F5, żeby mógł patrzeć na swoją twarz. Raz nie działa. Ja nie wnikam. Wiecie co, ja się zawiodłem. Czym nowsza wersja Minecrafta, tym mniej tych błędów. Ja nie wiem. Dajcie więc znać, jakie są największe błędy w Minecrafcie, które wy znacie. A może wtedy w kolejnym odcinku je przetestujemy. Zostawcie też łapkę w górę, suba, my widzimy się w kolejnym odcinku pojutrze o godzinie 9:00 i na live dzisiaj wieczorem. Bądźcie koniecznie. Siema! Wow, a przez co macie właśnie teraz listę moich wspierających na drugim, trzecim poziomie. Dzięki wam wielkie, jesteście super, nie zmieniajcie się. Pamiętajcie, że również możecie dołączyć do wspierających klikając guzik koło subskrypcji, ale pamiętajcie, że jest to płatne, więc jeśli nie macie 18 lat, zapytajcie rodziców. Pa, pa, do jutra, cześć!